Cześć, jeśli myśleliście, że dotychczas opowiedziana przeze mnie historia MTG była odleciana, to zapraszam Was na ten materiał, w którym wojna z Phyrexią zmierza do kulminacyjnego momentu. Rozpoczyna się zakrojona na skalę całego planu inwazja zmechanizowanych sług Jawgmota i nadeszła wreszcie pora, by przetestować wszystkie przygotowane przez Urzę zabezpieczenia. I powiem Wam zupełnie szczerze, że chociaż mam bardzo dużą tolerancję dla absurdu i bawi mnie eksploracja multiverse, inaczej pewnie nie robiłbym tej serii, to blok inwazji dotarł do granic mojej wytrzymałości. Cóż, posłuchajcie, co też wydarzyło się na Dominarii i kim jest 9 Power Rangers Urzy. Zacznę może od napomknięcia, że na portalu psychatok.pl ponownie zaczęły pojawiać się artykuły poświęcone lore, które mierzą się z tematem często z innej perspektywy niż my i mogą stanowić dobre uzupełnienie dla naszych filmów. Pojawiły się tam również 2 artykuły mojego autorstwa. Szczególnie polecam Wam ten poświęcony historii związanej z pierwszym oficjalnym rozszerzeniem do MTG, czyli Arabian Nights. Ta historia nie znalazła się w żadnym odcinku, a jest o tyle ciekawa, że jej główny bohater dołączy do nas w tym materiale. Po ponad 9 tysiącach lat wreszcie nadszedł czas zemsty, kiedy to potężna armia Phyrexian przystąpiła do inwazji na rodzimy plan Jawgmota. W 4205 roku agliwiański rachuby czasu setki tysięcy, jeśli nie miliony maszyn przypuściły atak na Dominarię, przechodząc przez specjalne w tym celu przygotowane portale. Na ich czele stała generał Sabota Vok, ambitna, wzbogacona czarnym olejem postać, której marzyło się zastąpienie Krovaxa na pozycji Evinkara Rath. Przypominała ona trochę znane z D&D Dridery, tyle że jej pajęczy organizm był bardzo mocno zmechanizowany. Phyrexianie atakowali lokalizacje, które udało im się do tej pory zidentyfikować jako potencjalnie najbardziej niebezpieczne. Nie wiedzieli natomiast o istnieniu Tolarii. Jeszcze. Jednym z pierwszych celów był kontynent Jamura, którego obrońcą był Teferi. I choć potężny wędrowiec dał się zaskoczyć najeźdźcom, to szybko odzyskał rezon i zareagował, zakrzywiając grawitację, w efekcie czego Phyrexianie zamiast wypadać z portalu, byli wpichani do niego z powrotem. 1-0 dla Dominarii. Niestety, zgodnie z zapowiedzią, Teferi zamiast pomóc w walkach toczonych w innych rejonach planu, postanowił wbrew Urzie wyfazować całe Jamura poza czas. Drugim miejscem dużych starć była Yavimaya, gdzie Multani i Gae szykowali się do odparcia inwazji już od wieków. Zadanie okazało się jednak dużo trudniejsze niż początkowo zakładali. Awatar planu miała jednak asa w rękawie. Głęboko pod powierzchnią uśpiona przez tysiące lat czekała cała rasa potężnych stworów zwanych Kawu, które magia Multaniego przebudziła. Kawu były głodne, a Phyrexianie całkiem smaczni. Dominaria Phyrexia 2-0. Nieco gorzej sytuacja wyglądała w okolicach Shiv. Tu obroną dowodziła Joyra, która radziła sobie całkiem nieźle. A placówka była o tyle ważna dla Urzy, że tutaj właśnie trwała produkcja Powerstone'ów zasilających mechaniczną część obrońców planu. Gdy sytuacja zaczęła się komplikować, Joyra poprosiła o wsparcie Teferiego, który zastosował tę samą metodę co w przypadku Jamura i zniknął sporą część Shiv, odcinając w ten sposób obrońców od ważnego zasobu. W tej okolicy mieszkał również znany nam smok Darigaz, który pomógł Urzie chociażby przy okazji bitwy na planie Serra. Przez lata smok stał się przywódcą nacji smoków i wraz z nimi przystąpił do walki po stronie wędrowca. Niestety, pozostałe rejony Dominarii nie były tak dobrze przygotowane do odparcia inwazji. Opowieści Urzy wkładano między bajki, biorąc je za brednie starego szaleńca wieszczącego wszystkim zgubę. Tak było na przykład w Benalii. I to tutaj właśnie trafiła załoga Weatherlight po opuszczeniu Mercadii, wpadając w sam środek rozpoczynającego się ataku. Mały, zwrotny statek wzbogacony o nowe uzbrojenie i elementy dziedzictwa siał spustoszenie w armii najeźdźców i latających okrętach przeciwnika. Udało im się nawet zamknąć kilka portali i opóźnić w ten sposób atak. Niestety, w stolicy Benalii nie przyjęto ich ciepło. Szczególnie kiedy okazało się, że Geralt zdezerterował z benalijskiego wojska, by odszukać Cissé tuż przed wyprawą na Rav. Wszyscy zostali aresztowani i uwięzieni. W czasie, gdy załoga Weatherlight zwiedzała kolejne cele, Benalia płonęła. Co ciekawe, w celi razem z Geraldem, Cissé, Orim, Squee, Hanną i Tangartem przebywał też pewien niewidomy jasnowidz. Był to ten sam człowiek, który zamknął portal na Rav i ten sam, który jakieś 4000 lat temu doprowadził razem z bratem do wybuchu Silexu. Kiedy Phyrexianie na czele z Sabo, chcącą uczynić z Gerarda swoje trofeum, wpadają do więzienia, w ostatniej chwili załogę ratuje Karn. Okazuje się, że Benalijczycy, którzy swoją drogą mogli coś o nim słyszeć, potraktowali go jako element wystroju statku i pozostawili na Weatherlight. To pozwoliło zespołowi uciec. Benalia jednak była niemal kompletnie stracona.
niemal ponieważ Urdza pod przykrywką ślepca doradza Saodze, by udali się w odległy zakątek Benali zwany Kopcami Atriviak, gdzie przetrzymywano różnej maści przestępców. Z tej zbieraniny łotrów i szubrawców powstała nowa obsada okrętu Weatherlight. Początkowo niezbyt chętna do współpracy, co jednak uległo natychmiastowej weryfikacji, kiedy na horyzoncie pojawiła się Cabo. Inwazja tymczasem trwała w najlepsze. Musicie wiedzieć, że Phyrexianie walczyli nie tylko siłą. Przy pomocy potężnych okrętów zwanych Harbingerami rozsiewali oni po całym planie zarazę, która osłabiała i zabijała tysiące mieszkańców Dominarii. Jedną z osób, które zachorowały, była ukochana Gerarda Hanna. Kolejnym po Benali ważnym ośrodkiem walk była rodzinna wyspa Krowaksa Urborg. Tutaj obroną dowodził wspierany przez Kawu i smoki Dargaza Barin. Niestety, mimo początkowych sukcesów, siły Barina zaczęły tracić teren. Urza mimo wielu próśb i wezwań nie odpowiadał. Zapowiadało się więc na to, że Urborg upadnie. Kolejnym ośrodkiem walk okazało się być Lanowar. Elfy bardzo niechętnie słuchały Urzy i jego przepowiedni. Nie trafił do nich również przekaz płynący od Gae, która na swojego przedstawiciela w tym regionie wybrała Molimo. Był to odpowiednik Multaniego z Yavimai. Nie wiem jednak, czy pamiętacie, ale przywódca elfów Narav, Eladrami, przeskoczył razem z częścią swoich ludzi, Lin Sivi i Takarą, na Dominarię, uciekając przed Krowaksem. Wylądował właśnie w tej okolicy i to on dzięki swojej charyzmie zdołał zebrać do kupy elfy i przygotować jako taką obronę. Kiedy portal się otworzył, stawili opór. Tutaj też zawędrował Gerard ze swoją liczną nową załogą po porażce w Benali. Z pomocą ledwo trzymającej się na nogach Hanny lawirowali między Dominarią a Raf, myląc przeciwników, przenosząc się z planu na plan. Dzięki temu długi czas udawało im się siać zamęt wśród nieprzyjaciela. Orim, pokładowej doktor, która cały czas pracowała nad lekarstwem na Phyrexiańską zarazę, udało się wreszcie osiągnąć pewien sukces, dzięki analizie samych Phyrexian, którzy zdawali się być na nią odporni. Szczepionka pomagała wszystkim, tylko nie Hannie. Na ziemi natomiast Eladrami i wojska elfów, zmuszeni do wycofania się, postanowili schronić się w Dreaming Caves. Ich odwrót osłaniała Takara, która przypłaciła to życiem, co zakończyło nieszczęśliwe losy rodziny Starka. Do jaskiń udała się również załoga Weatherlight po tym, jak okręt po raz kolejny się rozbił po podniebnej walce. Wspólnie z Eladramiem bezskutecznie próbowali uleczyć córkę Barina. Tymczasem na Urborg sprawy miały się już naprawdę źle i rektor Tolariańskiej Akademii udał się z prośbą o wsparcie do Urzy. Ten jednak szykował się do ostatniej fazy obrony Dominarii i odmówił Barinowi pomocy, jednocześnie prosząc go, by przekierował wojska do Koilos, gdzie trwało właśnie główne starcie. Barin chciał najpierw pojednać się z córką, jednak Urza zdradził mu, że ta właśnie umarła. Musicie wiedzieć, że Urza Wędrowiec był nie tylko mistrzem taktu, antycharyzmatycznym szaleńcem, ale momentami zwyczajnym gnojkiem. Rozżalony Barin miał wreszcie dość, olał rozkazy i udał się po ciało córki, chcąc zabrać je na Tolarię i pochować obok matki Rein, która też dopiero co przecież zginęła. Gdy dotarł do Akademii, na wyspie panoszyli się już Phyrexianie. Pamiętacie, jak kilka odcinków temu opowiadałem wam historię młodego skryby notującego historię starego maga Farona? Poznał on wtedy zaklęcie towarzyszące wybuchowi gorgotiańskiego Sylexu, którego poprzysiągł nigdy nie wykorzystać. Rozżalony, samotny i zły, jeden z najstarszych i najpotężniejszych, o ile nie najpotężniejszy, niebędący wędrowcem mag w Multiverse, odpalił zaklęcie Obliterate, znikając siebie, Phyrexian i Tolarię z mapy Dominarii. Przyznam szczerze, że jest to jedna z bardziej tragicznych postaci tej historii. Nie był to jednak koniec inwazji. Przez większość czasu istniał jeszcze jeden front walk w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło 9000 lat wcześniej. Przed jaskinią Koilos, będącą jedyną pozostałością miasta Halcyon, z którego pochodził Yavmot, rozpościerała się obecnie wielka pustynia. To tutaj przez ostatnie kilka tysięcy lat rozgrywały się najważniejsze wydarzenia. Tutaj zaczęła się wojna braci, tutaj pokonany został Gix i zginęła Xancha, która dała początek Karnowi. Tutaj też trwała kampania, w której po jednej stronie stali Phyrexianie, a po drugiej, schowani do tej pory w jednej z kieszeni czasu, Metafran. Rasa sztucznie wyhodowanych przez Urzę jego naukowców żołnierzy, stworzonych do tego, żeby stawić opór Phyrexianom, znakomicie wywiązywała się ze swojego zadania i prawdopodobnie, gdyby nie oni, Dominaria już dawno by upadła. Na jej czele stali dwaj niemal identyczni wojownicy, Tadeusz i Agnate. Ich umysły były tak podobne do siebie, że byli oni w stanie kontaktować się ze sobą telepatycznie. Sabotawok, zafascynowana niesamowitymi umiejętnościami wojowników, rzuca swoje siły, by porwać jednego z nich, co też jej się udaje. Tadeusz jest poddawany torturom i rozbierany kawałek po kawałku, by poznać sekrety jego rasy, co bardzo mocno wpływa na potencjał złączonego z nim Agatę, niemal blokując Metafra. Bitwa trwająca w okolicy Koilos to kulminacyjny punkt całej inwazji. Dlatego też niewidomy Jasnowic tutaj skierował Weatherlighta i jego załogę po tym, jak pozbierali się po wydarzeniach z Lanowar.
Warto też wspomnieć, że siły wszystkich obrońców na planie zyskały miano koalicji i na tym etapie należeli już do niej w zasadzie wszyscy. Merfolki z Wodali, Smoki Darigaza, Metafran, Elfy z Lanoar, resztki aniołów Serry, Multani, Kawu itd. itd. Tymczasem Urza, świadom, że sprawy nie mają się za dobrze, postanowił wcielić w życie swój ostateczny plan i udał się po pomoc, by zebrać innych, podobnych sobie wędrowców zdolnych stawić czoła inwazji. I tak, do zespołu Urzy dołączył znany z Arabian Nights i komiksów Wayfarer, wędrowiec Tysir. Do Tytanów dołączyła również uczennica Tysira, Daria oraz ukochana, Kristina z lasu. Następna na liście jest Freyalas, o której świat nie słyszał od czasu rzucenia World Spell, oraz Lord Wingrace, koci wędrowiec pochodzący z Urborg. Co ciekawe, w ramach walki o wspólny plan, jako jeden z Tytanów dołączył do grupy Czarny Charakter, wędrowiec Tevesh Shad, pod postacią plującego kwasem czarnego smoka. Przypomnę tylko, że to ten sam Tevesh, który doprowadził do upadku Sarpadi i w zasadzie jest odpowiedzialny za odpalenie iskry Freyalas. No i na koniec dwóch mniej znanych wędrowców. Pierwszym z nich jest Bolevar, jotiański żeglarz zwany wcześniej Krusjasem. Jego iskra zapłonęła wraz z wybuchem Sileksu, a od tamtej pory wiódł mało ekscytujące jak na wędrowca życie. Drugim z nich jest Commodore Gaff, żyjący w ukrytej bibliotece wędrowiec, który egzystował do tej pory spokojnie w swojej kryjówce, kolekcjonując wszystkie istniejące księgi. W swoich zbiorach miał ponoć posiadać książkę, w której zapisane było przeznaczenie, dzięki czemu miał on znać wynik starcia z Phyrexią. Urza jednak namówił go do podjęcia próby jego zmiany. O każdej z tych postaci można by zrobić osobny odcinek. Niektórzy już się pojawili wcześniej, o innych opowiem innym razem. Ważne jest to, że Urzie udało się zebrać 9 najpotężniejszych istot, jakie widziała Dominaria. Niemal boskie postaci, które wspólnie miały podjąć próbę zwyciężenia Phyrexii. Teraz, jeśli zastanawiacie się, czemu tę grupę nazywano Tytanami, to służy odpowiedzią. Otóż plan Urzy zakładał infiltrację samej Phyrexii. Po swojej ostatniej tam wizycie pamiętał, że więcej energii poświęcał na to, by utrzymać swoje ciało przy życiu w niekorzystnych warunkach panujących na tym planie, niż na faktyczną walkę z wrogiem. W związku z czym zbudował gigantyczne mechy dla każdego z Planeswalkerów, które miały pomóc im przetrwać oraz wzmocnić siłę ich ognia. Każdy mech był dopasowany do właściciela, a oczywiście największy z nich należał do Urzy. Tak wzmocnione siły koalicji wreszcie były w stanie powoli przechylić szale zwycięstwa pod Koilos na swoją korzyść. W międzyczasie Eladrami zastąpił porwanego Tadeusa na czele armii koalicji, zyskując sobie respekt dzięki pojedynkowi, jaki stoczył z Agnatę. Finał bitwy rozgrywa się już w samych jaskiniach, gdzie Geralt staje naprzeciw Tsabo, a Agnatę próbuje odnaleźć złamanego brata. Geralt, kreowany na wielkiego Herosa, ponownie nie był w stanie samemu pokonać swojego przeciwnika. Na szczęście na pomoc przyszedł mu Squee i już nie taki pacyfistyczny Karn, który doszedł wreszcie do wniosku, że jeśli nie będzie zabijał, by ocalić swój świat, to jego świat zginie. Pokonana i ciężko ranna Tsabo ucieka przez portal, a Urza wreszcie robi coś, co powinien zrobić ładne kilka tysięcy lat temu, a mianowicie niszczy portal do Phyrexii w Koilos. Pozostałe mniejsze portale rozsiane po całym planie również zostają zamknięte, a resztki sił inwazyjnych nie są w stanie podołać zjednoczonym siłom koalicji. Urza ujawnia swoją tożsamość przed Geraldem, który nie zapałał do niego miłością. Słodko-gorzkie zwycięstwo nie trwa jednak długo, Tytani są gotowi do kolejnej fazy wojny. Pamiętacie może sztuczny plan Raf, na którym Evinkarem jest obecnie Krovax? Celem istnienia Raf miało być nałożenie się na Dominarię, co miało wesprzeć siły inwazyjne Phyrexii, zniszczyć morale Dominarii i doprowadzić do zagłady planu. Co prawda inwazja sama w sobie została odparta, ale Raf właśnie w tym momencie nałożyło się na Dominarię. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Musicie przyznać, że cała saga Urzy i Phyrexii to kawał przedziwnej historii, której końca w zasadzie nie widać. Powoli jednak zbliżamy się do momentu, w którym ja sam zacząłem grać w Magicka, czyli grubo ponad dekadę temu. Dzięki za waszą uwagę. Zapraszam was do śledzenia innych naszych mediów i do zobaczenia za tydzień w kolejnym materiale. Cześć!